Księżniczka Rosetta. Dawno, dawno temu byli sobie król i królowa. Mieli oni dwóch pięknych synów i małą córeczkę, która miała tak piękne złote włosy, że każdy, kto ją widział, od razu się w niej zakochiwał. Kiedy nadszedł czas chrzcin księżniczki, królowa zaprosiła wróżki z całego świata i wydała wspaniały bankiet. Dziękujemy Ci za to wspaniałe przyjęcie. Prosimy teraz o pozwolenie na odejście. Nie zapominajcie o Waszym dobrym zwyczaju. Powiedzcie, co czeka Rosettę? Wasza Wysokość, obawiamy się, że Rosetta może być przyczyną wielkich nieszczęść, które spotkają jej braci. Mogą oni przez nią nawet spojrzeć śmierci w oczy. To wszystko, co mogłyśmy przewidzieć na temat Twojej drogiej córeczki. Bardzo nam przykro, że nie mamy dla Ciebie lepszych wieści. Wiadomość ta bardzo zasmuciła króla i królową. Przez kolejnych kilka dni król konsultował się ze swoimi ministrami oraz mędrcami z różnych części królestwa. Jednak nikt nie potrafił nic zaradzić. Tymczasem królowa nie przestawała płakać przy kołysce małej Rosetty. Moja droga, wygląda na to, że jest to jedyna, ostatnia nadzieja. Król powiedział królowej, że w wielkim lesie niedaleko zamku mieszka stary pustelnik, do którego ludzie z bliska i z daleka przychodzą, by się poradzić. Musimy zatem się do niego udać i prosić o radę. Może będzie wiedział, jak zapobiec nieszczęściom, które przepowiedziały wróżki. Wyruszyli oni następnego dnia wcześnie rano, na swoich koniach, a za nimi podążyła świta króla. Kiedy dotarli do lasu, zsiedli z koni, gdyż drzewa rosły tak gęsto, że konie nie mogły się przedostać. I pieszo dotarli do pustego drzewa, w którym mieszkał pustelnik. Pustelnik natychmiast rozpoznał króla i królową. Witajcie, królu i królowo! Z jaką prośbą do mnie przybywacie? Królowa opowiedziała wszystko o przepowiedni wróżek dotyczącej Rosetty i poprosiła o radę, co powinni uczynić. Pustelnik odpowiedział, że muszą oni zamknąć Rosettę w wysokiej wieży i już nigdy jej stamtąd nie wypuszczać. Królowa podziękowała mu i go obdarowała, po czym udali się z powrotem do zamku. Księżniczkę umieszczono w wysokiej wieży, a król, królowa i jej dwaj bracia codziennie ją odwiedzali, by nie było jej nudno. Starszego z braci nazywano Wielkim Księciem, a drugiego Małym Księciem. Obaj bardzo kochali swoją siostrę. Wkrótce potem i król, i królowa rozchorowali się i zmarli oni w tym samym dniu. Wszystkie dzwony w królestwie zabrzmiały. Wszystkim było bardzo przykro, a Rosetcie najbardziej. Nadeszła pora, byś zasiadł na tronie. Książęta i doradcy posadzili wielkiego księcia na złotym tronie, a na głowę założyli mu diamentową koronę. Niech żyje król! Niech żyje król! Niech żyje król! Teraz, gdy jesteśmy władcami, wypuśćmy naszą siostrę z tej nudnej wieży, którą ona ma już tak dosyć. Dzień dobry, drodzy bracia. Wypuśćcie mnie z tej nudnej wieży, której mam już tak bardzo dosyć. Wynośmy się z tej wstrętnej wieży. A wkrótce król zorganizuje ci wielkie wesele. Gdy Rosetta zobaczyła piękny ogród, pełen owoców i kwiatów, z zieloną trawą i błyszczącymi fontannami, była zdumiona. Ojej! To jest najpiękniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałam. Co tak bardzo ci się podoba? Co to jest? Jest to paw. Co za piękne stworzenie! Oświadczam, że nigdy nie poślubię nikogo innego niż pawiego króla. Ale siostro, gdzie my znajdziemy takiego pawiego króla? Och, gdziekolwiek, panie. Nie poślubię nikogo innego. Król i książę zastanawiali się, gdzie mogliby znaleźć pawiego króla. Przygotowali oni portret księżniczki, który wyglądał niemal jak ona.
ponieważ nie poślubisz nikogo innego prócz pawiego króla. Razem udamy się w wielki świat. W jego poszukiwaniu w międzyczasie sprawuj opiekę nad naszym królestwem. Dziękuję, że bierzecie wszystkie moje problemy na siebie. Obiecuję bardzo dobrze troszczyć się o królestwo. Król i książę opuścili zamek. Król i książę podróżowali i podróżowali. Dotarli oni tak daleko, gdzie nikt jeszcze nigdy nie dotarł. Pytali każdego, kogo spotkali. Czy słyszałeś o pawim królu? Odpowiedź jednak zawsze brzmiała nie. W końcu dotarli do drogi, na której na każdym drzewie siedziały pawie, a ich krzyki słychać było z daleka. Droga doprowadziła ich do miasta, w którym wszyscy i mężczyźni, i kobiety ubrani byli od stóp do głów w pawie pióra. Wkrótce zobaczyli samego króla, który jechał właśnie w małej, pięknej, złotej karecie, świecącej od diamentów i prowadzonej przez 12 pawi. Król i książę bardzo uradowani byli, widząc pawiego króla. Wyglądacie na wędrowców. Kim jesteście? Panie, mój brat jest królem, podobnie jak ty, a ja jestem księciem. A to portret naszej siostry, księżniczki Rosetty. Przybywamy z bardzo daleka, by zapytać cię, czy chciałbyś ją poślubić. Czy jej serce jest równie złote i piękne jak jej włosy? Jest ona 1000 razy lepsza. A więc dobrze, poślubię ją i będę dbał o to, by zawsze była szczęśliwa. Zapewnię jej wszystko, o co poprosi i będę ją bardzo kochał. Uprzedzam jednak, jeżeli jej serce nie jest tak złote i piękne jak jej włosy, ukarzę was za to. O, oczywiście. Zgadzamy się na to. Bardzo dobrze. Udajcie się do gościnnych komnat w zamku i zostańcie tam do przyjazdu księżniczki. Wkrótce Rosetta otrzymała list od swoich braci, informujący ją o tym, że odnaleźli pawiego króla, że ma spakować swoje rzeczy najszybciej jak się da i przybyć do nich, gdzie pawi król oczekuje, by ją poślubić. Pawi król został odnaleziony i jest on gotów mnie poślubić. Rosetta postanowiła powierzyć opiekę nad królestwem najstarszemu i najmądrzejszemu mężczyźnie w kraju. O wszystko zadbaj. Upewnij się, że ludzie są szczęśliwi i zadowoleni do czasu, aż król powróci. Wyruszyła ona, zabierając ze sobą jedynie nianię, jej córkę i małego zielonego pieska Friska. Wynajęły łódź i wypłynęły w morze. Gdy Rosetta i Frisk usnęli, nikczemna niania podeszła do łódkarza. Czy chciałbyś zbić fortunę? Oczywiście, że chcę. Tak więc, dam ci 100 złotych monet, jeżeli pomożesz mi wrzucić księżniczkę do morza. A kiedy się utopi, ubiorę moją córkę w jej piękne ubrania. Zaprowadzimy ją do pawiego króla, a on będzie szczęśliwy móc ją poślubić. Na myśl o zdobyciu 100 złotych monet łódkarz zgodził się na propozycję nikczemnej niani. Niedobra niania, jej córka i łódkarz podnieśli materac pierza, na którym spała księżniczka wraz z Friskiem i wrzucili ich do morza. Na szczęście posłanie księżniczki wykonane było z piór Feniksa, które były niebywale rzadkie i miały właściwości unoszenia się na wodzie. Tak więc Rosetta unosiła się na morzu tak, jakby była w łodzi. Frisk, który nagle się obudził, zaczął szczekać. Szczekał tak długo i tak donośle, aż obudził Rosettę oraz wszystkie ryby, które podpłynęły do łóżka księżniczki, szturchając go swoimi główkami. Oszukali nas! Tymczasem nikczemna niania i łódkarz byli już bardzo daleko. Dopłyńmy szybko do lądu. Jesteśmy już bardzo blisko miasta pawiego króla. Córka niani założyła na siebie najpiękniejszą suknię Rosetty i od dołu do góry pokryła ją diamentami. Łódź podpłynęła właśnie do wybrzeża królestwa pawiego króla. Gdy zeszła ona na ląd, wysłana przez pawiego króla eskorta, na jej widok
bardzo zdziwiła się. Przynieście mi coś do jedzenia, inaczej obetnę wam wszystkim głowy. Nie tylko nie ma ona złotego serca, jest wręcz okropna. Co za panna młoda dla naszego biednego króla. Nie była warta tego, by sprowadzać ją z drugiego krańca ziemi. Defilada trwała długo i powoli postępowała. Córka niani siedziała w swojej karecie, starając się wyglądać jak królowa. Rozdawała na klapsy i uszczypnięcia każdemu, kogo mogła dosięgnąć. Tymczasem Rosetta i Frisk przy pomocy ryb dotarli do wybrzeża królestwa Pawiego Króla. Dziękuję wam bardzo, moje drogie. Nigdy nie zapomnę tego, że mi pomogłyście i opowiem o tym moim przyjaciołom i rodzinie. Musimy się pospieszyć. Prowadź, Frisk. Orszak dotarł do zamku, gdzie Pawi Król wraz z braćmi Rosetty oczekiwali, by powitać księżniczkę. Przybrana księżniczka zeszła z karety i kopnęła stojącego obok Pawia. Zejdź mi z drogi! Co? Wy dwaj, co podajecie się za króla i księcia, jak śmiecie pogrywać ze mną? Wasza siostra wcale nie ma złotych włosów i z pewnością nie jest miła. Chcieliście, bym poślubił tę kreaturę o lodowatym sercu? Ale to nie nasza siostra. To jakieś nieporozumienie. Kłamstwa, kłamstwa i tylko kłamstwa. Straż, zamknijcie ich i ich siostrę w wieży. Jako moich więźniów. Zaczekajcie! Rosetta biegła w stronę Pawiego Króla, a za nią podążał Frisk. Uklękła ona przed królem. Och, Pawi Królu, to ja jestem księżniczką Rosettą. A ta, przybrana za mnie, to córka mojej niani. Pawi Król był bardzo zaskoczony. Rosetta opowiedziała jemu o wszystkim. Straż, złapcie nianię i jej córkę. Zwiążcie je linami i wrzućcie do morza. Straż od razu uwolniła obu braci. Schwycili nikczemną nianię i jej córkę. Podczas gdy Rosetta obróciła się w stronę króla i powiedziała. Och, Pawi Królu, proszę, nie krzywdź ich. Proszę, przebacz im, to chciwość cię przezwyciężyła. Jeśli im wybaczysz, na pewno będą miały nauczkę i już nigdy nikogo nie skrzywdzą. Pawi Król był pod ogromnym wrażeniem tak wielkiej życzliwości ze strony Rosetty w stosunku do podłej niani i jej córki. Mimo tego, że próbowały ich skrzywdzić, uśmiechnął się on. Nie tylko twoje serce są złote, twoje serce jest tak złote, jak to tylko możliwe. Jestem pod wielkim wrażeniem. Pawi Król wybaczył nikczemnej niani i jej córce. Niania oddała Rosetcie wszystkie jej suknie i biżuterię, a także woreczek ze złotem. Pawi Król zadośćuczynił królowi i księciu za to, w jaki sposób zostali potraktowani. Natychmiast wydano wesele i żyli oni wszyscy długo i szczęśliwie. Nawet Frisk, który cieszył się największymi luksusami i najlepszymi smakołykami, żył długo i szczęśliwie.